naszej wrocławskiej Kunstakademii und Kunstgewerbe Schule i w 1932 roku te uczelnie zostaną przez socjalistów, którzy doszli wtedy w Niemczech do władzy, narodowych socjalistów, zlikwidowane. Po prostu dotacje państwowe zostają cofnięte i kończy się ten moment rozwoju ideowego nowej formy dla nowej też technologii i dla nowego społeczeństwa, które no, było jak gdyby kimś nawet można powiedzieć nieświadomie, ale oczekującym na ukształtowanie tych form egzystencji, które już się w dawnych formach na pewno nie mieściły. Ci niemieccy architekci po prostu wyjeżdżają, opuszczają Niemcy, wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim do Wielkiej Brytanii, ale także tacy ludzie jak Oskar Schlemmer, który rozpoczął tutaj we Wrocławiu także reformę teatru jako otwartego na widza i jego inicjatywę widowiska. Coś, co my kojarzymy raczej już z tą reformą, jaką przeprowadzał teatr, ale proszę Państwa, teatr równocześnie ten, który był teatrem awangardowym w Polsce przed II wojną światową. To, co wnosi następnie tutaj Grotowski, Litwiniec, Tomaszewski, Braun w teatrach wrocławskich, oni są też, można powiedzieć, dłużnikami tej reformy i tych koncepcji, jakie już zaczątkowo istniały, czy to w teatrze Reduta, czy w teatrze Krico w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce i oczywiście też tym próbom parateatru, jakie funkcjonowały także we Wrocławiu w wypadku Oskara Schlemmera. I to warto o tym, myślę, pamiętać, że te zdawałoby się bardzo radykalne, ale patrząc tak na czasem na czysto zewnętrzny kształt przekształcenia w sferze czy to plastyki, czy muzyki, czy literatury i teatru mają swoje, można powiedzieć, źródła, ale także w tradycji. W tradycji tylko rozumianej nie jako tradycjonalizm i trzymania się z tej zewnętrznej postaci w wypadku dzieła tak samo muzycznego, jak i plastycznego, czy też dzieła poetyckiego, bo warto pamiętać, że Adam Mickiewicz, który pisał po polsku, to tworzył nowy teatr, tylko teatr, który jeszcze za jego życia nie istniał, bo taki dramat jak Dziady są zupełnie nową formą teatru, teatru odwołującego się do bardzo archaicznych źródeł rytuału, obrzędu, który pamięta poprzez obyczaj ludowy, białoruski, czasy neolitu. Tak analiza może nas daleko wstecz zaprowadzić. Tradycja zatem jest najważniejsza i to trzeba by wyraźnie sobie uświadomić, że jedną z tych idei w latach 60., 70., nowych idei było właśnie odwołanie się do tradycji. W tym właśnie rozumieniu, nie jako tradycjonalizmu, ale kontynuacji pewnych początków. W pracowni Ksawerego Donikowskiego we Wrocławiu także dyskutowaliśmy na temat
bardzo zdawałoby się abstrakcyjny. Czy najważniejsze jest dla dzieła wykonanie, czy koncepcja? Ten temat wprowadził do takiej dość ożywionej debaty Józef Steyer, jeden z naszych kolegów, i ku przerażeniu trochę asystentki Dunikowskiego, pani Lucji Skomorowskiej, no bo wynikało z tych naszych wypowiedzi, że w ogóle zaniedbamy jakiekolwiek wykonanie jakiegokolwiek dzieła. No ale tak się nie stało, no byśmy nie dostali zaliczenia po prostu. Więc ta dyscyplina akademicka z kolei była bardzo tutaj pożyteczna, ale prymat koncepcji, prymat świadomości, świadomego kształtowania i uświadamiania sobie kierunku pracy i celu pracy było poważnym w tamtym czasie osiągnięciem intelektualnym. Towarzyszyło temu coś, co wprowadzili inni nasi młodzi koledzy, chociaż od nas akurat, czy ode mnie, czy Jacka Dworskiego tu obecnego, starsi po prostu, czyli sensibiliści, którzy wtedy już byli po studiach, ale w 1956 roku pojawił się manifest sensibilizmu, który postulował analizę asemantyczną utworu jako podstawę określenia wartości dzieła. Czyli inaczej mówiąc, jeszcze nawiązując do sporów przedwojennych, nie treść, ale forma ma podstawowe znaczenie dla wartości artystycznej. Jednocześnie sensibiliści, postulując, że ani wschód, ani zachód nie muszą być wzorotwórcze dla naszej pracy, podjęli problem tutaj i teraz. To z własnych potrzeb, własnych źródeł ma wynikać to, o co będziemy się starać jako twórcy tych właśnie, a nie innych utworów. I w ten sposób dochodzi do ukształtowania tego, co nazwano teatrem sensibilistycznym, a zatem po prostu happeningu. To spektakle tego teatru odbywały się w 1957 roku, w 1958, wtedy już w 1958 jako Teatr Katastrofistów, w Teatrze Kameralnym, w sali Teatru Kameralnego przy Świdnickiej we Wrocławiu, właściwie z zastosowaniem całej gamy nowych chwytów parateatralnych, jak aleatoryki wprowadzenia aktywności publiczności, widzów i innych tego rodzaju chwytów i w efekcie wytworzenia widowiska poprzez akcję, ale akcję, która była inicjowana, natomiast nie miała zdeterminowanych warunków jej przeprowadzenia. No i to, co było na pewno bardzo istotne tutaj, to manifestacyjne także w wypowiedziach sensibilistów odejście od jakiejkolwiek hierarchii form, gatunków literackich, plastycznych, muzycznych, jakichkolwiek i jakiejkolwiek hierarchii środków i treści. Także mówiąc tak obrazowo, imieniny u cioci mogą być jako model tak samo dobrą koncepcją, tradycją, schematem konstrukcyjnym, jak dziedziczone z tradycji, powiedzmy, reguły przedstawienia teatralnego. Niekoniecznie trzeba malować, niekoniecznie trzeba rzeźbić, niekoniecznie trzeba pisać wiersze. Zatem co trzeba? Ano z samej nazwy tego postulowanego kierunku wynikałoby,
że działać tak, ażeby uzyskać uwrażliwienie odbiorcy, ukierunkowane na jakiś zestaw wartości, które byłyby zresztą wartościami jak gdyby samymi dla siebie. Wrażliwość na kształt, na formę, na kolor, na frazę poetycką ma być wartością, która jest decydująca o tym, czy warto podejmować jakiś wysiłek. Zresztą to dość dowcipnie sensybiliści formułowali, pisząc, że sensybilizm nie neguje istnienia innych kierunków w sztuce, sensybilizm je wchłania, twórczo przekształca i uszlachetnia. To dzieje się w kontekście ówczesnej ożywionej dyskusji w publicystyce kulturalnej, czy, a na temat plastyki oczywiście, czy realizm, czy abstrakcja. Sensybiliści mówią, ani abstrakcja, ani realizm. Albo i jedno, i drugie. W ogóle nie ma takiego problemu. Są to, zdaniem tego zespołu, którym właściwie może jako inicjatorzy kierowali Kazimierz Glas, Michał Jędrzejewski i Wiesław Zajączkowski, to jest problem pozorny. Po prostu można robić wszystko. Ważna jest jakość określona przez tą analizę asemantyczną. Zatem nie treść, ale forma pod każdym względem. Proszę Państwa, to tyle byłoby takiego ponurego wprowadzenia historyczno-teoretycznego. Na koniec powiedziałbym tego wprowadzenia tyle, że jednocześnie odbiorcami tej całej aktywności byli sami inicjatorzy tego, którzy to podejmowali. Środowisko, jakie było nakierowane na odbiór tych nowych konsekwencji, nowych form aktywności, było stosunkowo wąskie. A wąskie, no w dzisiejszych realiach byłoby to potężne środowisko, bo było to środowisko studentów Wrocławia, nie tylko uczelni artystycznych, ale po prostu środowiska studenckiego. Tutaj ważną rolę odgrywały inicjatywy tworzenia teatrów studenckich. Tych teatrów powstało kilka. Oczywiście najdłużej, najskuteczniej działał Teatr Kalambur, ale nie tylko ten teatr. I oczywiście Kalambur wprowadza nową formę widowiska, w którym żywa akcja na scenie, akcja nie tok jakiejś historii, bo na scenie gra zespół jazzowy Pakulskiego, występują ze swoimi sekwencjami aktywności zarówno pantomimiści, jak i recytatorzy poezji, jak i akcja zmierza do oddziaływania i to takiego wprost schodzenia z akcją na widownię. To oczywiście wtedy, w 1958 roku, nie jest zjawiskiem specjalnie popularnym, ale zyskuje sobie aplauz studentów, którzy też nagradzają taki spektakl Po ulicach miasta chodzi moja miłość w Krakowie na Festiwalu Teatrów Studenckich. Tego rodzaju przedsięwzięć happeningowych, ale firmowanych jako teatr jest więcej oczywiście, bo Adam Rząsa zakłada Teatr Trumna, który jest właściwie serią mikroprzedstawień, które nazwalibyśmy dzisiaj performance z angielskiego. I żeby dodać Państwu tutaj pewnego takiego pieprzyku, anegdoty, to Teatr Kalambur w 1981 roku zorganizował konferencję pod tytułem Parateatr.
żeby ocenić wcześniejszą konferencję, która zakończyła się wydawnictwem Parateatr. I został zaproszony także upominający się o swoje pionierskie miejsce w twórczości parateatralnej Zbigniew Warpechowski, wtedy z Warszawy, teraz mieszka w Sanoku, i wygłosił taką plemienną mowę propagującą nową zupełnie formę nazwaną performance. Po jego takiej żywiołowej i bardzo emocjonalnej wypowiedzi zapadła cisza, dość taka krępująca. Nikt nie podejmował dyskusji. Wreszcie Jurek Ludwiński wstał i mówi: Zbyszku, ja cię najmocniej przepraszam, no jest taka cisza, bo ty wozisz drzewo do lasu. Ale o co ci chodzi, Jurku? Korpechowski się tak trochę oburzył. Mówi: no bo widzisz, 1962 rok, Adam Rząsa, Teatr Trumna, klasyczny performance, a ty nam dzisiaj mówisz o tym, co jest tą próbą z twojej strony propagowania nowej formy jak czymś najnowszym. We Wrocławiu to już jest wożenie drzewa do lasu. I tak mniej więcej było. Rytm zjawisk we Wrocławiu różnił się od tego, co się działo w Polsce i od tego, co się działo na świecie. Wobec tego nie było większej szansy, ażeby obserwatorzy, czyli krytyka artystyczna, literacka i tak dalej, mogła na to zareagować, ponieważ twórczym zadaniem polskiego artysty miało być przenoszenie na nasz grunt dominujących w sztuce zachodniej tendencji. Taka była oficjalna dyrektywa. I do tego krytycy i teoretycy, czy to literaccy plastyczni, czy muzyczni, byli wykształceni odpowiednio i poinstruowani. Oni wiedzieli, co powinno się wskazywać i czego trzeba szukać i co będzie kupowane po prostu i propagowane. Wrocław nie odpowiadał przyjętym kryteriom artystyczności, ponieważ nie powtarzał tych samych chwytów, tych samych kombinacji i tych samych sposobów obrazowania, jakie były dominującymi w sztuce zachodniej tendencjami. Taka była polityka Gomułki. On bardzo racjonalnie podszedł do sprawy, że socrealizm przegrał i nie ma co do tego wracać. Natomiast istnieje zagrożenie odnowy tradycji tej szlachecko-klerykalno-katolickiej kultury, która charakteryzowała Polskę przed epoką komunizmu. A to jest groźne. Więc lepiej będzie, jeżeli nasi wysłannicy odpowiednio wykształceni, a niewątpliwie lojalni wobec partii, bo w okresie stalinowskim się dobrze sprawdzili, pojadą na zachód i tam pod instruktażem partii komunistycznej Francji przywiozą wzory do zastosowania w Polsce. I tak było. I według tych wzorów odpowiednio proponowano taką produkcję antyimportową, bo na import tej burżuazyjnej wprawdzie, ale jednak przecież nie mieszczącej się w tradycji polskiej produkcji, na to było przyzwolenie i oczekiwanie ze strony instytucji i rządu ówczesnego, który skupiał w swoim ręku wszystko właściwie. No więc Wrocław wyprodukował coś w rodzaju niszy dla rozwoju innych form i niekoniecznie skonstruowanej, ażeby ona się dostrajała bezkolizyjnie z tym, co było proponowane
w oficjalnej polityce kulturalnej, bardzo zresztą postępowej, bardzo nowoczesnej skądinąd. Mówię, ale jednak właśnie sensybiliści mówili tutaj, ani wzory wschodnie, ani wzory zachodnie. Starajmy się podnieść do znaczenia, do opracowania to, co nam samym w duszy gra, mówiąc tak w dużym skrócie. To teraz, proszę Państwa, zrobię coś, co jest rzeczą taką straszną trochę, mianowicie błyskawiczny przegląd obrazków. No, jeżeli ten komputer się obudzi, to że się obudzi. Ja przepraszam, to był bardzo długi wstęp. Teraz bardzo proszę o te ewentualne protesty. O, dziękuję bardzo. To jest od lewej patrząc Zbigniew Makarewicz, Andrzej Lentowski, Ksawery Dunikowski i profesor Apolinary Czepelewski, który prowadził pracownię rzeźby architektonicznej, ceramicznej rzeźby architektonicznej, o czym obecnie uczelnia nasza trochę jak gdyby zapomniała. Ale co Państwo na to? Nikt nic. Dziękuję bardzo. Proszę. No, było to bardzo interesujące. Tu. Dobrze. Proszę Państwa, to jest taki właśnie mały performance na szosie między Koszalinem a Mielnem w wykonaniu aktorów Teatru Eksperymentalnego w Koszalinie, założonego... Weź mikrofon. Aha. Naprawdę nie słychać? Słabo. Słabo. Strasznie. To jest performance pod tytułem No Pasarao. W wykonaniu aktorów Teatru Eksperymentalnego w Koszalinie, założonego w 1957 roku. To jest lipiec 1958 roku. Koszalin miał wtedy trzy teatry. Jeden państwowy, dramatyczny Teatr Bałtycki, jeden Teatr Dialog, Teatr Rapsodyczny i Teatr Eksperymentalny, awangardowy. No i właśnie to jest jedna z takich właśnie akcji takie. Dzisiaj mówilibyśmy performance. No wtedy nie było tej nomenklatury takiej jak dzisiaj. Terminologia angielska jeszcze nie funkcjonowała. I tutaj jeszcze jedna z takich właśnie scen typu performance w parku koszalińskim, też tego teatrzyku. A tutaj debata na drabinach w 1955 roku w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w pracowni malarstwa z Towarzyszeniem Eugeniusza Geperta i Stanisława Dawskiego. To jest relacja rysunkowa opisana przez Michała Jędrzejewskiego. Wtedy studenci, siedząc na drabinach, debatowali nad upadkiem malarstwa, któremu nie przewidywano żadnej przyszłości. Profesor